Cześć, witajcie na kanale Kozak Skład. To już kolejny materiał na naszym kanale. Zostawcie suba na naszym kanale, komentarz pod filmem i łapkę w górę. Zapraszamy na nasze Instagramy i stronę na Facebooku. W dzisiejszym materiale omówimy rolę sauny. I rolę sauny, która często umieszczana jest w klubach fitness. Czy racjonalnym podejściem do tematu jest korzystanie z tej sauny przed albo po treningu? Tym się dzisiaj zajmiemy. Co daje sauna? Powoduje oczyszczenie organizmu z toksyn. Sauna zmniejsza poziom kortyzolu, poprawia krążenie krwi, wzmacnia odporność oraz, co najważniejsze z punktu widzenia sportowego, przyspiesza nam regenerację. Według badań, które udało mi się znaleźć, sauna wpływa pozytywnie na układ nerwowy, powoduje wyciszenie autonomicznego układu nerwowego, zwiększa częstotliwość również skurczów serca, rozszerza naczynia krwionośne. Minusem sauny może być natomiast tracenie liczby sodu. Poziomu sodu. Trwający około 30 minut pobyt w saunie może tu prowadzić do straty około 1 g sodu, w przeliczeniu 2,5 g soli. Dodatkowo, według badań, korzystanie z sauny 2-3 razy w tygodniu zmniejsza szansę nadciśnienia o 20%. Sauna zmniejsza również ryzyko śmierci z powodów sercowo-naczyniowych. Kiedy stosować saunę? Przede wszystkim ani nie przed, ani nie po treningu siłowym, ani wytrzymałościowym, ani cardio, po żadnym treningu. Jeśli już chcecie robić po treningu, to czekajcie 7 godzin. Niemniej, przynajmniej 5-7 godzin odpoczynku po treningu, dopiero potem możemy wejść sobie do sauny. Najlepiej robić to w dni nietreningowe. Z jaką częstotliwością chodzić do sauny? Maksymalnie 2-3 razy w tygodniu, nie częściej. Będąc w saunie, przed sesją i po sesji w saunie, pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu. Nie zapominajmy się nawodnić, żeby nie doprowadzić do jakiegoś odwodnienia. Bardzo dużo się pocimy, będąc w saunie, dlatego pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu. Rola sauny ma bardzo duże znaczenie w sportach walki. Zawodnicy, już raczej nie kategorii ciężkiej, ale tych niższych kategorii, potrafią przez sesję w saunie, wypacanie się, odwadnianie na ważeniu wnieść 10 kg mniej niż dzień później podczas walki. Spowodowane jest to po prostu utratą wody z organizmu, takimi sesjami, długotrwałymi sesjami w saunie. Jednak dla amatora sportów siłowych, zwykłego bywalca, na pewno nie jest to zdrowe. Na pewno nie próbujmy chudnąć przez tracenie wody w saunie. To na pewno nie okaże się dobre dla zdrowia. Jedynie u zawodników, gdzie to jest wymagane, żeby wnieść trochę lepszą wagę na walkę i mieć jakąś przewagę nad przeciwnikiem. W takim razie wchodzenie do sauny przed treningiem. Dlaczego tego nie robić? Przede wszystkim, wchodząc do sauny przed treningiem, stracimy dużo wody. Po prostu się wypacamy, stracimy elektrolity. Będziemy zmęczeni, jest szansa nawet jakiegoś, po pierwsze, gorszego treningu. Na pewno przez odwodnienie ten trening będzie dużo gorszy. Dodatkowo obciążymy układ nerwowy, przez co ten trening nie będzie tak bardzo efektywny. Będziemy mieli na pewno mniej siły. Istnieje możliwość nawet jakiegoś zemdlenia przy dużym wysiłku i dużej podaży energetycznej. Okej, skoro nie przed treningiem, to może po treningu. Przecież większość osób na siłowni po skończonym treningu wybiera się do sauny. Czy to jest dobra opcja? No niestety nie. No niestety nie. Na treningu tracimy dużo wody. Tak samo, odwadniamy się. Taka sesja w saunie powoduje, że tylko spotęgujemy sobie ten stan. Po treningu siłowym zachodzą procesy katabolizmu, czyli rozkładania białek. Powinniśmy jak najszybciej doprowadzić do procesów anabolicznych, a wejście do sauny na pewno nic nam wtedy nie pomoże. Żeby te procesy anaboliczne zaszły i żeby spowodować nadbudowanie się masy mięśniowej, wręcz utrudni. Okej, w takim razie trening siłowy odpada. Po treningu siłowym nie wchodzę do sauny. W takim razie przyszedłem na trening cardio. Pobiegałem sobie chwilę, wszedłem sobie na orbiterek, wszedłem sobie na bieżnię. Mogę trafić do sauny? Nie. Nie możesz iść do sauny po treningu typu cardio. Trening typu cardio spowoduje, że tracisz jeszcze więcej wody często niż przy treningu siłowym. To jest trening często bardziej intensywny. Bardziej intensywny pod tym względem, że bardziej się męczymy. Przez to, że to jest wysoka praca serca, praca na wysokim tętnie, cały czas stała wysoka praca. Spowoduje to, że jeszcze bardziej się spocisz, wypłukasz z siebie elektrolity, tracisz znaczne zapasy wody, odwadniając organizm. Sauna tak samo tylko potęguje ten stan. Dodatkowo przy treningu metabolicznym akcja Twojego serca znacząco przyspiesza.
wejście do sauny po takim treningu może zakończyć się nawet dla Ciebie śmiercią. Nie dla każdego. U osoby zdrowej, młodej osoby może się okazać, że taka sauna nic nie zrobi. Prawdopodobnie tak też będzie. Ale u osoby starszej, narażonej na jakieś ataki serca, może dojść nawet do zawału przy takiej sesji. Nawet nie w niej, a bezpośrednio po niej. Po zakończeniu wrócimy sobie do domu i wtedy mogłoby dojść do jakiegoś dramatu. Podsumowując, jak widzisz, sesje w saunie przed, po treningiem, okołotreningowe nie są dobrym pomysłem. Jak najbardziej nie rezygnuj z sauny. Sauna jest super rozwiązaniem, tak jak było wspomniane wcześniej. Pomaga Ci na przykład zregenerować. Dlatego nie rezygnuj z niej, ale zachowaj sobie inny dzień na pójść do tej sauny. Nie rób tego przed, nie rób tego po treningu. Mam nadzieję, że teraz będziesz lepiej doinformowany, nie popełnisz głupich błędów. W najgorszym razie mogłyby się dla Ciebie skończyć nawet śmiercią. Dlatego nie rób tego. Dziękujemy, że obejrzałeś ten materiał do końca. Zostaw subskrypcję i łapkę w górę, jeśli film Ci się spodobał. Do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!